Anka, no ale wiesz, w końcu na coś trzeba umrzeć. Ja mówię, no tak, ale ja bym chciała umrzeć w zdrowiu ze starości. Ale nie przesadnie oszczędzać, bo jest też takie powiedzenie, że bieda jest w głowie i bieda jest dziedziczna. Panowie z ciemnej bryki, nie wiem jak to powiedzieć, i zażądali dziewczyny na wyjazd na jacht. Człowiek zdrowy ma milion marzeń, a człowiek chory ma tylko jedno marzenie, żeby być zdrowym. Chociaż ludzie stracili tą taką właśnie umiejętność przygotowywania sobie samemu posiłków i wtedy były groźby, znamy twoją rodzinę, wiemy gdzie mieszkasz i tak dalej, i tak dalej. Skąd bierze się mleko? Dzieci odpowiadają ze sklepu. Że jak zabraknie cukru, to ludzie wpadają w szał i w ogóle w panikę. A ja sobie pomyślałam, matko, jak to dobrze, że zabrakło cukru. Dlatego, że cukier jest zabójcą naszego zdrowia. Właśnie mówiąc o tym naszym zdrowiu, to powiedz mi, dlaczego właśnie dzisiaj chorujemy coraz częściej? Każda niedyspozycja jest nazwana odpowiednią nazwą choroby. Lekarstwa i na co użyć lekarstwa, ale lekarstwo jest już ostatnim etapem, przykrywaniem tego, co jest. A najważniejsze jest to, żeby odkryć przyczynę, dlaczego się tak stało. A na pożywieniu po prostu ja oszczędzam miesięcznie około 600 zł. W ogóle pomidory, jak są w tej chwili hodowane. Nie wiem, czy wiesz, ale pomidory nie są hodowane, nie są sadzone do ziemi. I były robione badania chyba do 2011 roku. Brokuły straciły 75-95% witaminy C. Bo nam się nie mieści w głowie, że my możemy mieć jakieś pasożyty w naszym ciele, jakieś robaki, jakieś glisty, jakieś chodzące coś, że to możemy mieć w naszym ciele. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Cześć wszystkim. Razem z Ronaldem Szczepankiewiczem 25 listopada organizujemy Biznes Open Bar, miejsce networkingowe, gdzie wspólnie z Wami możemy porozmawiać o biznesie dzisiaj, o tym, co się dzieje w aktualnej sytuacji, jak razem możemy tworzyć biznes, rozwijać go mimo ciężkiej sytuacji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Link poniżej do zapisu. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, Anią Mazurczyk, dietetykiem klinicznym, socjologiem, autorką książki Przebudzenie do zdrowia, którą właśnie tutaj widzę przed sobą, ale też osobą, która od wielu lat, chyba od 2014, zajmuje się, jak to powiedzieć, karmieniem ludzi czystym pożywieniem, ale generalnie chodzi o to, że zajmuje się tym, żeby ludzie zdrowo żyli, długo żyli, no i nie wydawali dużych pieniędzy na lekarzy. Także o tym dzisiaj porozmawiamy. A tak, właśnie, witam Państwa serdecznie, witaj Łukaszu. Właśnie dokładnie będziemy mówić o tym, jak zaoszczędzić na jedzeniu i na wizytach u lekarzy, obojętne czy online, czy na żywo, i na kupowaniu lekarstw w aptekach. Myślę, że to jest taki dobry temat na dzisiaj. Tak, no idą mnie pewne czasy, ale jeden z gości niedawno powiedział, że dzisiaj najważniejszą inwestycją jest inwestycja w zdrowie, więc dlatego na kanale biznesowym poruszamy to zdrowie, bo warto inwestować w zdrowie, po prostu. To jest chyba najlepsza inwestycja, najważniejsza w życiu. Aniu, chciałem zacząć od standardowego pytania o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Urodziłam się w czasach późnego komunizmu, można powiedzieć. Czyli dobrobyt jeszcze był przed nami. Tak zwany dobrobyt, bo jak spojrzymy na to z tej strony dzisiejszej... Czyli w 2000 roku. Tak, bardzo ci dziękuję. Oczywiście były to lata prawie 80., więc to jeszcze były czasy takie, kiedy większość ludzi miała te same meble w mieszkaniach. Ja jeszcze stałam jako malutkie dziecko w kolejce po papier toaletowy, a były kartki na mięso. Także to jeszcze były takie czasy, ale nie będziemy tu mówić o moim wieku, ale faktycznie mało ludzi odróżniało się od siebie w tamtych czasach, bo wszyscy mieli to samo, pracowali w zakładach pracy. No i te zakłady pracy właśnie tak naprawdę, kiedy dorosłam, to wiedziałam, że nie chcę być zakładnikiem i pracować w zakładzie pracy. I to mi się tak skojarzyło i później, dopiero po 30, stwierdziłam, że jestem przedsiębiorcą. No ale to były później, już późniejsze czasy. A wcześniej co mnie odróżniało od innych dzieciaków? Może to, że ja w ogóle urodziłam się w bardzo biednej rodzinie. Byłam wychowywana razem z bratem przez mamę tylko, więc u nas się nie przelewało. Pamiętam, jak jednego banana jedliśmy na spółę przez 3 dni, więc to były jeszcze takie czasy, kiedy faktycznie nie było tego dobrobytu wszędzie, wszem i wobec. Natomiast ja miałam pewien dar. To był dar malowania. To znaczy miałam taki talent, gdzie potrafiłam malować. No i faktycznie był taki czas, kiedy miałam 11 lat, wtedy zarobiłam swoje pierwsze pieniądze. Kiedy namalowałam obraz, taki dosyć duży to był obraz, jakieś 100 cm na 60, farbami olejnymi.
I kolega mamy z pracy przyjechał do nas, no tak po prostu porozmawiać z nią na kawie i zobaczył ten obraz. I kupił go wtedy za 700 zł, czyli za całą pensję mojej mamy miesięczną. I to były takie pierwsze pieniądze, które zarobiłam dla naszej rodziny. No oczywiście w wieku 11 lat, no to wiadomo, że nie ja wykorzystałam te pieniądze, ale moja mama. Mhm. Natomiast to było wielkie, wielkie wsparcie. Mhm. Ale zanim zajęłaś się właśnie zdrowym jedzeniem, no to wiem, że miałaś też inne biznesy. Mogłabyś powiedzieć w skrócie właśnie, jakie to były biznesy? Co robiłaś jako przedsiębiorcza kobieta? Oj, to były takie czasy, ale wspaniałe czasy. Bo zaraz, kiedy można było założyć firmę, no to faktycznie ją założyłam. I faktycznie pierwszą firmę miałam, jak miałam 20 lat. Tak, ale wcześniej wpadłam na inny pomysł, twierdząc, że nie chcę być zakładnikiem i pracować w zakładzie pracy. Kiedy miałam 15 lat, jeszcze chodziłam do szkoły podstawowej, do 8 klasy, wymyśliłam sobie, że założę myjnię samochodową. I faktycznie cały czerwiec, lipiec i sierpień razem z koleżanką, no to naprawdę były takie czasy, że myjni nie było samochodowych, natomiast wymyśliłyśmy sobie, że będziemy myć szyby samochodowe na stacjach benzynowych. I powiem Ci, że za pierwszą wypłatę kupiłam sobie spodnie Big Stara i kamizelkę Big Stara i to była pierwsza wypłata tygodniowa. Więc już wtedy zobaczyłam, że można zarabiać pieniądze nie będąc zakładnikiem. I nie musząc wstawać o 7 rano czy o 6 rano do pracy, iść do pracy na 8 godzin, wracać do domu zmęczonym albo niezmęczonym, bo zależy gdzie kto pracował na tamte czasy. No i faktycznie to był taki mój pierwszy biznes. Taki bardziej prawdziwy. No a później założyłam już swoją firmę, faktycznie miałam szkołę wizażu i stylizacji. No ze względu na to, że byłam, że miałam ten talent właśnie od wszechświata, malowania, więc stwierdziłam, ok, to będę upiększać kobiety i będę sprawiać, żeby one wszystkie były piękne i żeby miały szczęśliwe życie. Teraz widzę, że piękno to jest jedna rzecz, a szczęśliwe życie to jest tylko, to piękno to jest tylko taki ułamek tego szczęśliwego życia, ale na tamten czas to była naprawdę moja pasja, bo wszystko co robię w moim życiu robię z pasją. Jak nie mam pasji w tym czymś co robię, to tego w ogóle nie robię. No i faktycznie miałam szkołę wizażu i stylizacji i pamiętam, było naprawdę kilkanaście kobiet na takim kursie i one uczyły się malować i dodatkowo, ponieważ jestem wizażystą, stylistą, więc robiłam z nich przepiękne kobiety. Po prostu przychodziły normalne, a wychodziły przepiękne. I w związku z tym za tym poszła agencja mody, to znaczy miałam agencję mody, miałam modelki, miałam modeli, więc modeli też przygotowywałam do pokazów mody, więc zajmowałam się raczej właśnie takim pięknem zewnętrznym. No bo w moim życiu to tak zawsze jest, że idzie wszystko jedno za drugim i wszystkie te rzeczy, które nas spotykają, one w końcu gdzieś się kiedyś spotykają wszystkie razem i możemy je wykorzystać w dobrym celu. Mm-hmm. Ale jak powiedziałeś o modelkach, to od razu, pewnie widzowie od razu pomyślą, był ostatnio głośny film Dody, dziewczyny z Dubaju i tak dalej. Czy tam jest takie drugie dno, jak ty tam, jak miałaś tą branżę, czy możesz za kulisami, no nie wiem, nie znam się, ale czy rzeczywiście, pewnie nie zawsze, tak, ale czy rzeczywiście tak, taka jest branża też, tak? Pierwsza rzecz, nie oglądam telewizji, ale nie oglądam żadnych seriali, nie takich, bo nie mam czasu, bo pomagam ludziom. A z drugiej strony mogę sobie wyobrazić, co jest za kulisami, ponieważ u nas niestety też za kulisami nie było tak, ale było bardzo duże niebezpieczeństwo i była taka jedna sytuacja, w której zadzwonili do mnie panowie z ciemnej bryki, nie wiem jak to powiedzieć, i zażądali dziewczyny na wyjazd na jacht. I ja się nie zgodziłam, ponieważ dla mnie najważniejsza jest etyka. Ja mam bardzo mocny, stabilny kręgosłup moralny. I ponieważ wcześniej chodziłam do, jak byłam nastolatką, to chodziłam do agencji mody, bo jestem po prostu wysoka i szczupła, w związku z tym to był taki dobry materiał na modelkę, ale jak zobaczyłam, jak wygląda ten biznes i co się tam wyprawia, to postanowiłam, że nie, ja nie będę brała w tym udziału, ale ja stworzę swoją agencję mody, w której u mnie dziewczyny będą szanowane, chłopcy będą szanowani i będzie absolutny zakaz chodzenia z klientami gdziekolwiek. No i faktycznie tak się stało, no ale zadzwonili panowie z czarnej bryki i chcieli, zażądali wręcz dziewczyn na jacht i ja się nie zgodziłam absolutnie, absolutnie. I wtedy były groźby, znamy twoją rodzinę, wiemy gdzie mieszkasz i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę są te kulisy takie i postanowiłam wtedy zrezygnować z tego, dlatego że to nie był mój świat. Pewnie były jakieś lata 90. Nie? Myślę, że dzisiaj się to też dużo na szczęście na plus zmienia. Nie, i nie wiem na szczęście, bo nie jestem w tym biznesie już i nawet nie chcę myśleć o to jakimś powrocie do tego. No i to wróćmy do dzisiejszego, do tego, czym się zajmujesz i w ogóle pierwsze takie pytanie o głód, bo mówi się dzisiaj, że grozi nam kryzys żywnościowy i w ogóle. Czy ty myślisz, że
to jest w ogóle możliwe, czy jest zagrożenie takiego, że braknie nam jedzenia, nie będziemy mieli i tak dalej. Bo dużo się mówi, niestety, tak jak mówisz, nie oglądasz telewizji, ale wszędzie się słyszy, że mamy coraz mniej i tak dalej. Tak, nie oglądam telewizji, ale internet jednak mam i w internecie jest jeszcze więcej informacji i dezinformacji. W ogóle żyjemy w czasach właśnie dezinformacji. Więc ponieważ żyjemy w czasach strachu i ten strach jest napędzany z każdej strony, bo to nie tylko w telewizji, w radiu, ale też w internecie. Więc wszędzie my musimy mieć tą odporność na strach. Jeżeli ją nabędziemy, to faktycznie będziemy mogli racjonalnym okiem spojrzeć na to, co się dzieje. I jest pytanie, czy grozi nam głód i czy naprawdę nie będziemy mieć co jeść. Przede wszystkim pierwszą rzecz, którą możemy stracić, to są pieniądze, bo one stracą wartość, albo po prostu wszystko, inflacja jest tak wysoka i wszystko idzie tak do góry, że może nas nie być stać na pewne rzeczy kupić. Ale jest pytanie, czy grozi nam głód. Jak zobaczymy faktycznie na sklepy i półki sklepowe, ja jeszcze nie widziałam ani jednej półki pustej w sklepie, być może się to zmieni, prawdopodobnie nie. Albo będą jakieś wybrane sklepy, żeby można było je pokazać właśnie w telewizji, że właśnie nadszedł ten głód. Ale w pierwszym momencie sobie pomyślałam, czy jeżeli pozamykają restauracje fast foodowe, znane nam pewnie wszystkim, no to czy to oznacza, że jest głód? No właśnie. Czy jeżeli, nawet jeżeli pozamykają inne restauracje, czy to oznacza, że to jest głód? Czy pozabierają jedzenie z półek sklepowych, to oznacza, że to jest głód? Za moich czasów moja mama, moja babcia robiły przetwory na zimę. Faktycznie ja jeszcze wychowałam się w czasach, w których były ogródki działkowe, teraz już one zanikają, ale na tamte czasy te ogródki działkowe prawdopodobnie były dlatego zrobione, że jak przyjdzie głód, to żeby każdy człowiek, posiadacz takiej działki, mógł się sam wyżywić. I powiem Ci szczerze, że ja spędzałam na takiej działce od maja do września każdy dzień. Oczywiście były trudne czasy, no bo faktycznie były kartki na mięso i tak dalej, no wtedy można było powiedzieć, że można było wtedy powiedzieć, że jest zagrożenie głodem. Natomiast teraz nie sądzę. Chociaż ludzie stracili tą taką właśnie umiejętność przygotowywania sobie samemu posiłków, nie chodzenia do restauracji, nie kupowania fast foodów. I jeżeli to zniknie, to nie oznacza, że będzie głód. A z drugiej strony możemy nauczyć się robić przetwory na zimę. No przecież. I tak jak rozmawialiśmy, jedzenie leży na ziemi. Tylko jest pytanie, jak nisko możemy się schylić po to, żeby to jedzenie wziąć z tej ziemi. Przechodząc obok mojego domu, ja uciekłam z miasta na wieś. Na szczęście mam takich sąsiadów, którzy mają kury i my się wymieniamy. Ja im daję chlorella, oni mi przynoszą jajka od kur. Natomiast obok mam zaniedbane działki i drzewa, jabłonie, śliwy, grusze pozostawione same sobie i one co drugi rok owocują. I teraz sobie wyobraź, te jabłka właśnie są właśnie z tych jabłoni. Ja naliczyłam, 500 jabłek zebrałam spod tych jabłoni. Czy grozi nam głód? Orzechy, które zrosną koło zaraz przy drodze, przy moim domu, też jest orzech bezpański. I pozbierając te orzechy, no czy grozi nam głód? Ja rozumiem, dobra, okej, nie wszyscy mieszkają na wsi, ale wszyscy na tą wieś mogą jechać. Mogą jechać do lasu. Nie chcę tutaj nikogo namawiać do tego, żebyśmy się żywili w lesie teraz albo gdzieś tylko w sadach, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów. No i pewne rzeczy jednak lubimy jeść, tak? Musimy kupić, nie da się wszystkiego, tak jak mówisz, zebrać, nie? Bo są rzeczy, które niestety trzeba kupić w sklepie, nie? No tak, i właśnie, ale na pytanie, skąd biorą się jabłka, dzieci odpowiadają ze sklepu. Skąd bierze się mleko, dzieci odpowiadają ze sklepu. Więc już jesteśmy tak rozleniwieni i przyzwyczajeni do tego, że idziemy do sklepu i tam wszystko jest, że jak zabraknie cukru, to ludzie wpadają w szał i w ogóle w panikę. A ja sobie pomyślałam, matko, jak to dobrze, że zabrakło cukru. Dlatego, że cukier jest zabójcą naszego zdrowia. Więc jest pytanie, czy to, że zabrakło cukru, jest złe czy dobre? Ja się, tak jak mówię, że może ten kryzys jest trochę po to, żebyśmy wrócili do korzeni, że tak jak wcześniej się robiło te przetwory i tak dalej, to może dla naszego zdrowia to na pewno będzie na plus, tak? Nie mówimy o portfelu i innych rzeczach, ale jak jednak sami gotujemy, ja widzę po sobie, to dużo, dużo lepiej to jest jedzenie, nie wiem, może nawet nie smakuje, bo czasami w restauracji lepiej, ale czuję się lepiej, lżej i tak dalej, więc wydaje mi się, że dzisiaj no, nie wiemy też, co restauracje nam serwują, co tam jest z tyłu, nie? Jakiej jakości jest produkt i na pewno jest ciężej znaleźć. Jak robisz to dla siebie, no to raczej wybierasz
wybierasz to, żeby było dobre. Nie? O, właśnie o to chodzi. Więc jak idziemy do sklepu, to czytamy. Są ludzie, którzy naprawdę czytają, co kupują na etykiecie z tyłu, tak? I mogą wybrać między produktem. Oczywiście, te produkty eko i bio są dużo droższe. Ale proszę Państwa, no te jabłka, one po prostu leżą na ziemi. A kilogram takich jabłek w tej chwili kosztuje 12 zł. Kilogram jabłek eko bio. Chcecie Państwo, proszę bardzo, mam co najmniej 1000 jabłek właśnie na swoim tarasie, nie wiem co z nimi zrobić. Nie, wyciskam z nich sok. Ani domem działki będą szukali tych jabłek. Zapraszam, co prawda po sąsiada, ale nikt się tym nie sąsiad interesuje. Sąsiad się ucieszy na pewno. Ja Państwu powiem tak, bo ja niedawno zakupiłam działkę i powiem Państwu, że i Tobie też, że mam taki plan, żeby tam posadzić drzewa owocowe, żeby posadzić krzewy owocowe, warzywa i żeby po prostu udostępnić to ludziom. Po prostu, żeby mogli tam przychodzić i żeby mogli się tam żywić. Jeżeli ktoś będzie chciał niepryskane, czyste jabłko, gruszkę, śliwkę, morele. Ja sama tego nie przejem. Ja widzę po tych jabłoniach. Tam są tysiące jabłek. One leżą i gniją pod jabłoniami. Koło kościoła, mam kościół właśnie koło domu, i koło kościoła przepiękne jabłonie, które mają co najmniej po 100 lat. Złota Reneta, Szara Reneta, takie już, które są teraz zapomniane trochę odmiany i one po prostu tam leżą pod drzewami i gniją. Więc rozglądnijmy się wokół siebie i zobaczmy, że jabłka nie rosną w sklepach. A winogrona tak samo, to mnóstwo winogron. Teraz tak obrodził ten rok, że naprawdę nie grozi nam głód, tylko po prostu trzeba się rozglądać. Właśnie mówiąc o tym naszym zdrowiu, to powiedz mi, dlaczego właśnie dzisiaj chorujemy coraz częściej? Jakby z jednej strony mówi się, że medycyna idzie do przodu, są różne przełomy, z drugiej strony w ogóle technologicznie latamy na księżyc i tak dalej, ale jednak jak się widzi, to no, coraz więcej nowotworów i tak dalej, tych chorób cywilizacyjnych. Pewnie diagnostyka jest lepsza, ale mimo wszystko no, tych chorób jest coraz więcej, wszędzie się słyszy. Dlaczego tak jest? Dlaczego chorujemy coraz częściej? Właśnie. Na księżyc latamy, jeszcze nie poleciałam, ale zamierzam, więc myślę, że przy najbliższej okazji. Natomiast dlaczego coraz częściej chorujemy? Właśnie w związku z jedzeniem, w związku z tym, co jemy. Też mówiłeś o diagnostyce, to jest prawda, ale trzeba zauważyć, że nasze ciała regenerują się same, mają funkcję samoregeneracji, czyli samoleczenia. I teraz, jeżeli to takie ciało jest odżywione czystym, dobrym pożywieniem, które odżywia komórki naszego ciała i jeżeli jest oczyszczone z metali ciężkich, z toksyn, z pestycydów, z fungicydów, to ono... Same nazwy już. Właśnie. Szokują. Dokładnie. To nasze ciała mają funkcję samoregeneracji i samoleczenia. I teraz jest taka rzecz, że jeżeli my trafimy z tą naszą diagnostyką, czyli idziemy do zrobić badania z krwi, badania, jakiekolwiek inne badania, które się robi standardowo, możemy trafić na czas, w którym nasz organizm właśnie pozbywa się zużytych komórek. Więc musimy mieć po prostu pecha, żeby trafić na ten czas, w którym złuszcza się nasz organizm i on dokonuje procesu samoleczenia, a odczytywany jest w wynikach jako właśnie choroba. Mhm. Oczywiście nie można lekceważyć żadnego wyniku badania, trzeba to sprawdzić, ale sprawdźmy to po prostu kilka albo kilkanaście razy. Znaczy dobrze, że jest pewnie diagnostyka, bo teraz też dużo się mówi o profilaktyce i tak dalej, ale tak jak mówisz, jak jest coś złego, to na pewno lepiej sprawdzić kilka razy, nie? Czy to jest na pewno tak. Tak, jest pytanie też, czy to jest coś złego, czy po prostu my musimy się oczyścić. Bo jak mówiła jedna taka moja przyjaciółka, lekarka, nic nas lepszego nie może spotkać jak wymioty i biegunka. Dlatego, że to mówi o tym, że nasz organizm się oczyszcza. Więc jeżeli my zatruwamy się jedzeniem, zatruwamy się wodą, zatruwamy się powietrzem, zatruwamy się nawet naszymi myślami, więc nasze myśli zatruwają po prostu nasze życie i doprowadzają też do różnego rodzaju schorzeń. I nawet ludzie sobie nie zdają sprawy. Dlatego ta wojna informacyjna, która jest w tej chwili, ona właśnie zatruwa nasze myśli, a myśli powodują, że nasze ciała zaczynają chorować. No i teraz, jeżeli my to mamy wszystko takie skumulowane, to dlatego tych chorób jest coraz więcej. I one są też nazwane, przecież 200 lat temu nie było tylu chorób, co teraz. Dlaczego? Dlatego, że tak teraz każda niedyspozycja jest nazwana odpowiednią nazwą choroby. Natomiast trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że lekarze są potrzebni, zwłaszcza lekarze medycyny takiej ratunkowej, którzy naprawdę ratują nasze życie i naprawdę ja sama też, mi też życie uratowali lekarze. Tak, ja miałem w tym roku właśnie operację na kręgosłup i też pozdrawiamy cudownego profesora Podgórskiego, który właśnie nie chodziłem, po prostu lewa noga odmówiła, pękła przepuklina, no i chodzę na szczęście, biegam, jeżdżę na rowerze, żyję i jakby nie on, to pewnie no byłoby dużo gorzej, więc też ludzie różni mówią,
że da się wyleczyć, no ale jakby patrząc, słuchając profesora, któremu wierzę w 100%, no to już wylana przepuklina i tak dalej uszkodziła nerwy i tak dalej. Każdy dzień był na niekorzyść, bo to dalej się uszkadzało, a no tam nie znam się na tym, ale długo, generalnie nerwy się bardzo długo regenerują i tak dalej. Da się to zregenerować, bo one się regenerują, ale każdy dzień zwłoki to jest ileś tam dni naprawy, nie? Więc naprawdę ja też wierzę, że są lekarze potrzebni, ale też dużo jest lekarzy, którzy nie do końca wie o tym, jak leczyć, czy dobrze cię leczy, czasami źle leczy, czasami stajesz leki, więc chyba tak jak mówimy cały czas dzisiaj o tym, że inwestycja w zdrowie jest najważniejsza, nie? Że sami musimy zadbać. A właśnie o to chodzi. Przede wszystkim sami musimy zadbać, ale są też takie schorzenia, które nie zależą do końca od nas, tak? Są gdzieś tam w genach, są jakieś mutacje i tak dalej, ale tu, jeżeli wspomniałeś o lekarzach, o tym, że oni nie wiedzą, to jest taka prawda. Po prostu nie są tego uczeni. Oni są uczeni raczej, jak się nazywają lekarze, i na co użyć lekarstwa, ale jakby lekarstwo jest już ostatnim etapem, jakby przykrywaniem tego, co jest. A najważniejsze jest to, żeby odkryć przyczynę, dlaczego się tak stało. Mam taką koleżankę, lekarkę i ona mówiła, kiedyś przyjechała do mnie i mówi tak, Wierzanka, wszystko jest super, tylko przychodzą do mnie pacjenci i mówią tak, no dobrze, no to mam tam cukrzycę czy jakieś inne schorzenia, ale skąd się to wzięło? I ona mówi, ta koleżanka do mnie, no ale Wierzanka, to jest najgorsze pytanie, jakie oni mogą mi zadać, bo przecież skąd ja mam wiedzieć, skąd się to wzięło? Ja mówię do niej, ale kochana, no przecież pierwsze, co powinni was uczyć, to skąd się wzięło dane schorzenie, żeby wyleczyć tą przyczynę, tak? Żeby zniwelować przyczynę, a wtedy nie będzie skutku. No dobrze, ale mamy mówić o tym dzisiaj, o oszczędzaniu, o finansach, o zdrowiu, więc powiedz mi, jak można zaoszczędzić pieniądze na jedzeniu, bo dzisiaj jedzenie chyba rośnie najbardziej. Tak jak się już nie mówi o cenie masła jakimś, które wzrosło, nie wiem, 200-300% ostatnio goś mówił, ale rzeczywiście, nie wiem, wyjście do restauracji dzisiaj jest bardzo drogie niż to było wcześniej, nie? I wszystkie rzeczy, jak idziemy o chlebie, są legendy przez ten gaz i tak dalej, prąd, że coraz bardziej wzrośnie. I jak w ogóle możemy dzisiaj oszczędzać na jedzeniu? Czy w ogóle da się oszczędzać na jedzeniu? Bo wszyscy mówią, pamiętaj, nie oszczędzaj na jedzeniu, nie? I to jest zawsze powiedzenie, że powinniśmy dobrze jeść. Tak, właśnie. Kiedyś to, bo to jest bardzo stare powiedzenie. Nie oszczędzaj na jedzeniu, powinniśmy dobrze jeść. A teraz jest takie powiedzenie, jeśli nie dasz kucharzowi, to dasz lekarzowi. Tak, i to było powiedzenie też z przeszłości. Natomiast w tej chwili faktycznie, jak oszczędzać na jedzeniu? No, to jest bardzo proste. Oczywiście nie możemy nie jeść, dlatego że mamy ciała węglowe i po prostu potrzebujemy pożywienia, żeby żyć. W mojej książce też napisałam na ten temat faktycznie, czego potrzebujemy jeszcze do życia, żeby żyć, bo to nie jest tylko pożywienie, ale pożywienie to jest coś, co daje nam radość. Patrzę na ciebie, uśmiech jest 2-4 na dobę. Ojejku, czasami słyszę, że się za dużo uśmiecham, ale ja po prostu nie mogę inaczej, ale to tak już po prostu mam. Natomiast na czym oszczędzać, jeżeli mówimy o jedzeniu. Wiadomo, jedzenie nam przynosi radość, jedzenie jest fajne, bo możemy zjeść razem, czyli też bliskość z drugą osobą, możemy gotować razem, możemy je przyprawiać, ono pachnie i tak dalej, tak? To znaczy to, co pachnie, to pachnie. Przez żołądek do serca. Przez żołądek do serca, albo jak ktoś przesoli, no to kucharz był zakochany, nie? I tak dalej. To jest wszystko super, tylko po pierwsze, to pożywienie musi być czyste. Czyste od pestycydów, czyste od fungicydów, herbicydów, od toksyn, te nasiona, z których rośną zboża. Czyli to czyste, można powiedzieć, zdrowe, po prostu wolne od jakichś tam zanieczyszczeń. Tak, wolne od zanieczyszczeń, czyli czyste, po prostu. Powinno być tak, niemodyfikowane ziarna, które są wysiewane, z których później robiony jest chleb. No, ale coś musimy jeść. I jak na tym zaoszczędzić? Przede wszystkim w ogóle w tej chwili mówimy o oszczędzaniu z tego względu, że nagle mamy przed oczami wizję biedy, wizję braków i tak dalej. Moja mama zawsze mówiła, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc jeżeli pozamykają restauracje, będziemy zmuszeni gotować sami. Jeżeli będziemy zmuszeni gotować sami, to być może będziemy wybierać takie produkty, które nie będą do końca zniszczone. Oczywiście będzie grupa ludzi, którzy nie mają na to czasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć też o tym, jak oszczędzać czas. Bo czasu nie da się kupić, nie da się wziąć na kredyt, nie da się w leasing wziąć i my płacimy wszyscy podatek od tego czasu, więc generalnie oszczędzanie czasu jest w tej chwili najważniejsze. A na pożywieniu po prostu ja oszczędzam miesięcznie około 600 zł
na kupowaniu jedzenia, zatrutego jedzenia w sklepach. To znaczy, ja go po prostu nie kupuję. A nie kupuję go, ponieważ moje komórki są odżywione i oczyszczone i nie mam uczucia głodu. Jestem po prostu odżywiona, bardzo dobrze się czuję, mam dużo energii, mam fajny humor i moje ciało nie potrzebuje pobierać jedzenia, które mogę iść do sklepu i kupić. I wręcz idę do sklepu, no bo z takiego przyzwyczajenia, wiesz jak to jest, nie? Że się chodzi do sklepu, no to to jest takie... Ale totalnie nic nie kupuję w sklepach? Nie, to nie jest tak, że totalnie nic nie kupuję. No bo właśnie sobie myślę, to już by było naprawdę dzisiaj chyba niemożliwe, nie? Nie, ale oszczędzam dużo pieniędzy, bo ja chodzę do sklepu, przyglądam się temu wszystkiemu i powiem Ci szczerze, że mam taki odruch po prostu odrzucenia, wiesz? Taki po prostu nie, to nie. Czasami aż mnie tak... No odrzuca od tego, co widzę. Idę gdzieś tam na półki z mięsem, to już w ogóle nie. I to faktycznie jest fizyczne aż. Więc się nad nie kieruję czasami w te miejsca, ale patrzę na warzywa, owoce, żeby móc je wziąć. I one przepięknie wyglądają. One wszystkie się błyszczą. One są równiuteńkie. No tylko jest pytanie po pierwsze, dlaczego? A po drugie, co one tam w środku mają, dlaczego się tak błyszczą, tak? Czy one nie są nawoskowane na przykład? Jak je później trzeba przygotować do jedzenia? Że trzeba je faktycznie sparzać, że trzeba ściągać tą skórkę. A w skórce jest najwięcej pektyn, najwięcej jest antyoksydantów. Więc generalnie jabłka, tak jak te, powinniśmy jeść ze skórką. Ale jak zjeść jabłko, które jest napryskane całe i obtoczone w pestycydy? Czasem jest tłuste takim jakimś woskiem, czy coś, wiem, że w tak, sklepach są. Tak, dokładnie. No woskują po to, żeby się jak najdłużej trzymało. Ale mam do Ciebie takie pytanie. Czy Ty wiesz, jak długo pożywienie jest żywe, czyli jak długo ma taką żywość w sobie, kiedy zerwiemy je z drzewa albo na przykład wykopiemy z ziemi? Podejrzewam, że szybko umiera. Tak jak, nie wiem, patrząc na jakąś analogię do zwierząt innych, no ciężko powiedzieć, jak czegoś już zerwałeś, to chyba już nie ma życia. W ogóle odcinasz to, tak? To jest jakieś pół godziny, maksymalnie do godziny jest ta żywość. Dlatego, że w takich owocach mamy tą żywą wodę. Ta woda, jak ugryziesz jabłko, to ono tryska aż. I ta woda, która jest tutaj w nim, jest pełna mikroelementów, witamin, makroelementów i tak dalej. I to żywe pożywienie dopiero... Mi dzisiaj, żeby jechać do tego drzewa i zbierać świeże jabłka. Zapraszam, naprawdę. Tutaj mam nadzieję, że się sąsiad nie obrazi. Natomiast faktycznie ta żywość jest utrzymana przez bardzo krótki czas. A ile leży takie jabłko w sklepie, my nie wiemy. Ile leży taka papryka, taki ogórek. W ogóle pomidory, jak są w tej chwili hodowane. Nie wiem, czy wiesz, ale pomidory nie są hodowane, nie są sadzone do ziemi. One są hodowane w specjalnych rynienkach w wodzie, do której są dolewane różnego rodzaju odżywki, żeby ten pomidor szybko wyrósł, szybko był czerwony i tak dalej. Kiedyś stosowano nawet, ale to już były czasy takie wcześniejsze, stosowano spaliny z ciągników, żeby szybciej pomidory dochodziły, żeby były szybciej były czerwone. Legendy, tak, 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 to jeszcze były po prostu takie różnego rodzaju... No, mój sąsiad, jak był mały, jego ojciec miał właśnie gospodarstwo z pomidorami, ogórkami i oni tak robili. I naprawdę to działało. Także to mam tutaj jakby z pierwszej ręki informacje. Więc co się dzieje? Zamiast zostawić tak jak ja. Ja mam kawałek ogrodu i mam tam właśnie warzywa, owoce. I faktycznie moje pomidory obrodziły w tej chwili. W tym roku było na jednym krzaczku pomidorów było 80 wielkich, dużych pomidorów. No słuchaj, to był po prostu taki czas, że ja tam głodu to za bardzo nie widziałam. Wręcz rozdawałam to ludziom po to, żeby się to nie zmarnowało. Zrobiłam przetwory na zimę. Także myślę, że po prostu powinniśmy się zainteresować tym, żeby mieć swoje pożywienie, naprawdę swoje. Wiem, że to jest tylko czasowe, bo to jest tylko na lato, to jest tylko na jesień. Można zrobić przetwory na zimę. No ale co z tym jedzeniem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni? Czyli coś, co nam z dzieciństwa zostało. Jak ludzie, ja jestem też czasami, lubię, jak mówię, zjeść kebaba, cheeseburger czasami chodzi za nami, nie? I tak dalej. Są jakieś takie nawyki, które no de facto, jak się mieszka jeszcze szczególnie w mieście, no to jest takie normalne, nie? Spieszymy się, nie mamy czasu, bo dzisiaj zgotowanie jest problem, że jednak nie ma czasu, wszyscy pracują długo, wracasz i ja na przykład, ja sam osobiście nienawidzę gotować, próbowałem się uczyć, ale to jest tak, że ja zawsze jestem głodny i chcę już jeść, nienawidzę czekać i przygotować, jak mi ktoś, wiesz, ja bym chciał już zjeść, jak ja już to zrobię, to już ten głód jest za daleko, nie? Tak, ale to ja bardzo dobrze Cię rozumiem, ja też czas, który powinnam spędzić na gotowaniu, to spędzam na przykład z moimi dzieciakami, więc jakby oczywiście czasami razem gotujemy, ale nie mamy tego w pasji swojej gotowania, tak? Natomiast na szczęście
kontekście mam takie pożywienie, którego przygotowanie, jak widziałeś dzisiaj, zajmuje 15 sekund. Mhm. Jest po prostu szybkie. Ono i samo w sobie nie przynosi takiej radości gotowania. Mhm. Natomiast jak już je wypijemy, zjemy, to po prostu przynosi nam korzyści dla naszych komórek. Mhm. Czyli nasze komórki są oczyszczone, odżywione i biologicznie są najedzone. Okay. I wtedy mamy ten czas, mamy te pół godziny, mamy tą godzinę, żeby przygotować sobie dobre pożywienie, dobry posiłek. To żeby nie było, bo nie reklamujemy żadnych produktów, tylko po prostu chciałem powiedzieć, co to jest, opowiedz, bo no, jak można zdrowo jeść? Dla mnie jakby widziałem, ale no, dla mnie jakaś czarna magia, nie? Jest zielone, tak? To jest zielone, właśnie to... To jest prawda. Ludzie, jak widzą coś zielonego, to dzisiaj, wiecie, jemy wszystko, co jest czerwone, nawet niebieskie potrafimy zjeść, a po prostu zielone nam nie przechodzi przez gardło. No i dlatego jest taki deficyt tego, że ludzie mało jedzą warzyw, mało jedzą zielonych owoców. Owoce już szybciej, bo są słodkie, ale warzywa, żeby je jeszcze dokładnie przygotować i żeby znaleźć. To jest, tak, dlatego, że to jest bardzo ciemnozielone, to jest taki szmaragdowy kolor, zaraz powiemy, co to jest. Natomiast ludzie zielony kolor po prostu traktują tak troszkę z dystansem. Dlaczego? Dlatego, że zielone warzywa nie są słodkie, szybko nie można ich przyrządzić, trzeba im poświęcić czas, albo wyciskać soki. Samo to wyciskanie soków, faktycznie przez to, że mam 100 milionów jabłek, to teraz się zabrałam za wyciskanie soków. Tak, później trzeba umyć i tak dalej. Najgorsze czyszczenie, żeby tylko było można wrzucić i wychodziło, byłoby super. Nie? Tak, i żeby nie trzeba było tego rozkładać i po prostu myć tego wszystkiego i znowu później to samo i znowu to samo. Więc wyciskałam sobie tych soków chyba na 2 tygodnie. Mam nadzieję, że tyle wytrzymają w lodówce. Ale faktycznie to nie. Mam coś takiego, co jest takie shake and go. Takie po prostu szejkujesz, wypijasz i idziesz do pracy, do pasji, bo jak mówimy o pracy, no to ważne, żeby pracować w pasji. I nie czujesz tego głodu. I teraz nawet jeżeli przychodzisz z pracy do domu, a wcześniej wypijesz sobie właśnie takiego zielonego szejka, no to masz ten czas na to, że nie czujesz w ogóle głodu. W związku z tym możesz sobie na spokojnie przygotować z dzieciakami pożywienie i później to pożywienie z namaszczeniem zjeść. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego jedzenia. To jest taki fast food. To można też nazwać, że to jest fast food, bo to się robi w 15 sekund. Ale pytanie właśnie, co tam jest w środku? Bo shake to się kojarzy, wiesz, że masz tam, nie wiem, właśnie 10 niezdrowych produktów. Czy to jest jakieś zioło właśnie, czy to jest roślina? Co to w ogóle jest w środku? No więc już powiem, to zdradzę tą tajemnicę. Na czym ja zaoszczędzam te 600 zł miesięcznie? Otóż ja od 2014 roku piję sok z trawy. Piję sok z trawy. Na początku nieźle. Tak, na początku próbowałam sama wyciskać sok z trawy. Oczywiście to nie jest taka trawa, jaka rośnie na trawnikach u nas. To jest trawa jęczmienna, czyli po prostu jęczmień. Jęczmień, dobra. Czyli już lepiej brzmi sok z jęczmienia, bo sok z trawy tak się kojarzy. Ja sobie pomyślałem z takimi łąkami, gdzie się pasą krowy. Nie wiem, czy byłaby zdrowa, czysta i tak dalej, nie? Więc... No to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest naprawdę taki dosyć popularna sprawa teraz, młody jęczmień. I możesz znaleźć we wszystkich sklepach, we wszystkich sieciówkach młody jęczmień, we wszystkich sklepach ze zdrową żywnością, nawet w aptece. Tylko jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Młody jęczmień jest dla nas nietrawny. My nie trawimy trawy, więc my nie możemy jeść, ani nawet pić bardzo mocno zmielonego siana jęczmiennego. To jest absolutnie zakazane dla ludzi, dlatego że to siano jęczmienne zawiera ostry błonnik, celulozę i my, żeby strawić ten błonnik, potrzebujemy takiego enzymu, który się nazywa celulaza, a my nie mamy tego enzymu i nie mamy też czterokomorowego żołądka, tak jak mają krowy, żeby wycisnąć właśnie w żołądku ten sok z tej strawy i one nawet tego nie trawią, tylko po prostu wychodzi, wiadomo, do ubikacji, tak? Znaczy na pole, akurat w tym przypadku krowy. Natomiast my nie powinniśmy w ogóle pić ani jeść mielonej trawy, ani jęczmiennej, ani pszenicznej, ani żadnej innej. A cytrynową? Nawet cytrynową możemy... też nie powinniśmy jeść jej. Też jej, jeść nie. Możemy ją wyciskać, możemy ją włożyć do herbaty. Jest, tak, jakiś, jako dodatek. Tak, jako dodatek, ale nie powinniśmy jej jeść. Natomiast także to nie. Natomiast bardzo odżywny jest sok odżywczy, sok z trawy. Czyli bierzemy taką trawę jęczmienną, wyciskamy ją w wyciskarce, najlepiej wolnoobrotowej, bo inaczej się zatka i wychodzi nam z tego sok. Taki właśnie sok szmaragdowy, jak tutaj mamy. Tylko jest pewien problem. Otóż taką trawę jęczmienną albo możemy sobie sami wysiewać w domu i powiem Ci, że to jest katastrofa po prostu. Ja kiedyś to robiłam i z takiej dużej tacki wyszedł mi taki pół małego kieliszka soku z trawy, pomimo, że opiekowałam się tą trawą i ona wyrosła na 20 cm i wtedy ją trzeba ściąć i z niej wtedy wycisnąć ten sok z trawy, ale to była taka mała ilość,
No, że wystarczyła na jeden dzień. No więc jedna tacka na jeden dzień. Więc trzeba by było mieć całe pole tego jęczmienia. Myślałam już o tym, żeby posiać jęczmień u mnie na ogrodzie, ale to jest za mało. Więc mam pole sąsiadów też niedaleko. Oni też sieją jęczmień, ale niestety pestycydy, fungicydy, herbicydy. Czyli rozumiem, że jakiś certyfikatem przynajmniej ekologicznym, że to jest pewne, tak? I wolne od jakichś takich tak, rzeczy. Tak, można kupić w ogóle taką trawę jęczmienną gdzieś tam na Allegro i tak dalej, ale pamiętajcie Państwo, że ją trzeba ściąć i wycisnąć do 2 godzin w ogóle z tej trawy, także ona nie może gdzieś tam leżeć w worku i tak dalej. No właśnie. Nie jest to proste. No właśnie, nie jest to takie shake and go i nie jest to takie szybkie. Więc to jest jeszcze gorsze niż wyciskanie owoców i warzyw, które możemy iść kupić w sklepie. Ale w sklepie wiadomo, jaką mamy jakość, tak? I jaką czystość tych warzyw i owoców. Więc znalazłam na szczęście suszony sok z trawy. Suszony sok z trawy. W związku z tym to jest wyciśnięty sok z trawy, wysuszony prawie na wietrze, bo w 30 stopniach Celsjusza. I jakby ten puszek, taki pyłek, który opada po wysuszeniu soku, on jest zbierany do pudełka i to zmieszane z wodą daje nam żywy enzymatycznie sok z trawy. Żywy enzymatycznie jest na 100 milionów%, ponieważ zrobiłam takie doświadczenie, bo jestem doświadczalnikiem, jak mówią niektórzy naukowcy, i po prostu zrobiłam doświadczenie i zalałam ten sok z trawy gorącą wodą, wrzątkiem. I co się zrobiło? Ścięło się białko na górze. Czyli to oznacza, że po prostu ten produkt jest żywy enzymatycznie. A jeżeli jest żywy enzymatycznie, to nas po prostu odżywia, bo pożywienie daje życie, a posiłek daje siłę. Okej, okay, nie znam się aż tak. Sama nazwa nam mówi o tym, co powinno nam dać pożywienie. Więc to też powinno być żywe enzymatycznie. No i taki jest. I faktycznie ten sok z trawy jęczmiennej, tak naprawdę powinniśmy szejkować go, dlatego że jak mieszamy łyżeczką ten proszek razem z wodą, no to proszek obiera się na łyżeczce, no i generalnie nic z tego więcej nie zostaje. Natomiast jeżeli wlejemy szklankę wody do szejkera, sypiemy kopiatą łyżeczkę proszku jęczmiennego właśnie, ale soku z trawy jęczmiennej, i wyszejkujemy, to mamy tyle wartości odżywczych w tym i w tej jednej szklance właśnie, którą tutaj masz, jak w 2 talerzach warzyw i owoców. Eko, bio. Okej. I zajmuje to 15 do 20 sekund. I w ogóle chyba jedzenie w przyszłości może być takie, że będą właśnie, to nie wiem, czy jest dobre, czy nie, ale że rzeczywiście no wszystko gdzieś tam w torebkę, jak są gdzieś filmy przyszłości, że masz po kolei, zamiast z jednej strony, no lepiej by było zebrać, nie wiem, zjeść brokuła i tak dalej, a z drugiej strony rzeczywiście no nie ma gdzie tego, nie? Już nie ma, tak jak znaleźć krowę dzisiaj, spotkać, tak naprawdę się mówi, jest bardzo ciężko, nie? Że już te czasy zanikają i fajnie, że są takie miejsca. Czy są jeszcze jakieś, nie wiem, patrząc inne, nie wiem, rośliny, czy coś, które też nas, nie wiem, mogą jakoś wspomóc w zdrowiu, bo rozumiem, że dzięki temu jesteśmy odżywieni i dostajemy, tak jakbyśmy zjedli jakieś witaminy, tak? Można zjeść witaminy w proszku też kupić gdzieś, ale możemy pić naturalne witaminy, tak? I to no i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jak mówiłeś o brokułach, tutaj wspomniałeś. Od 1980 roku i były robione badania chyba do 2011 roku, brokuły straciły 75 do 95% witaminy C. W tym czasie. No i czym to jest spowodowane? Właśnie tym, że nikt nie dba o glebę. Gleba jest wyjałowiona całkowicie z mikroelementów. Poza tym mikroelementy do rośliny przenoszą specjalne bakterie, które idą korzeniami tych roślin. W ogóle to jest wiedza, którą nie wszyscy mają. Jak to się dzieje, że te mikroelementy są dostarczane do rośliny? Ale gleba jest wyjałowiona, nie ma tych bakterii, nie ma tego całego ekosystemu, który po prostu tą roślinę zasila. Rośliny są ubogie w składniki odżywcze, i tym samym my jesteśmy ubodzy składniki odżywcze i nasze komórki dlatego chorują. Więc jak piję sok z trawy i jem chlorelę perenoidozę, o której zaraz powiem, o tej drugiej właśnie, to nie jest roślina, to nie jest zwierzę, to jest jednokomórkowiec, więc zaraz o tym powiem, to zaoszczędzam miesięcznie 600 zł na jedzeniu. No to rozumiem, czyli to jest taka profilaktyka, którą warto dbać, zanim właśnie jeszcze coś się wydarzy, że rozumiem, że no wcześniej mówiłeś, że nie chodzisz dzisiaj już do lekarzy i tak dalej, mimo że i tak jak trzeba, no to wiadomo i są różne rzeczy, ale ja się z tym zgadzam, że ja na przykład chciałbym zrobić wszystko fajnie, żeby było wiedzieć, co robić, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie, szczególnie tak jak mówisz, w zabieganym czasie dzisiaj życie, nie? Bo wszyscy biegamy, nie? Bo to jest tak, że ja chciałbym mieć, wiesz, nie wiem, kucharkę zatrudnioną na etacie, która by mi takie soki wycisnęła
wyciskała, podawała i jadło się same zdrowe, tylko no nie jest to dzisiaj niestety dostępne dla wszystkich. No właśnie, bo to, czy to jest oszczędność? Nie? Mówimy dzisiaj o oszczędności, więc jeżeli sobie zatrudnimy kucharkę, sprzątaczkę i tak dalej, no to czy to będzie oszczędność? To dla nas to nie będzie oszczędność. Natomiast możemy sprawić, że po prostu to przygotujemy to jedzenie szybciej, będziemy najedzeni. Co za tym idzie, że będziemy najedzeni? To będziemy mieć dobrą figurę, dlatego że ludzie otyli, ja ci powiem, dlaczego ludzie tyją. Po pierwsze, ludzie tyją z zmartwień. To jest jedna rzecz. Człowiek, który się ciągle martwi, on po prostu nabiera wagi i on nabiera ciała. To ciało, druga rzecz, ciało, które nie jest odżywione. W tej chwili ludzie otyli umierają z głodu. Dlatego, że komórki, które są nieodżywione, one kumulują wszystko, co dostaną, a ponieważ budzą się rano z nadzieją na to, że dostaną śniadanie, i dostają parówkę z białą bułką na przykład, tak? I może kawałek pomidora, no to biorą wszystko to, co z tego pomidora, ale pomidor jest zatruty najczęściej, bo jest kupiony gdzieś tam w supermarkecie. Więc te komórki, one po prostu są zestresowane, dlatego że one nie mają czystego pożywienia, nie mają mikroelementów, makroelementów, witamin, żywych enzymów, aminokwasów i one po prostu są zestresowane. I teraz jeżeli mówimy o tym, o tym, żeby zaoszczędzić czas i żeby zaoszczędzić pieniądze, no to nie na wynajmowaniu kucharek, tylko sami możemy sobie zrobić naprawdę czyste pożywienie. A później ten czas, który nam zostanie, przeznaczyć właśnie na coś innego. A być może też na gotowanie właśnie wśród bliskich, razem z bliskimi. Warto, przekonałaś mnie. A powiedz mi jeszcze, jestem ciekawy o tym chlorelę, którą zahaczyłaś. Czym to jest, czym to się różni? Bo rozumiem, że tu mamy zestaw jakby witamin, różnych rzeczy, które potrzebuje na organizm, żeby mieć odporność, zdrowo żyć, tak? A chlorela do czego służy w ogóle? Ja słyszałem, bo to wiem, że gdzieś nawet chyba w restauracjach czasami są jakieś takie, ja piłem właśnie stąd, kojarzę, jakieś napoje z chlorelą, też chyba zielone, tak? Dobrze kojarzę? Tak, no głównym składnikiem soku z traw jęczmiennej jest chlorofil, ale ma on też różne bardzo tajemnicze substancje, o których może kiedyś sobie jeszcze powiemy. Natomiast przy chloreli są, chlorela to jest w ogóle alga słodkowodna. Więc to nie jest roślina, to nie jest zwierzę, to jest jednokomórkowiec. Jednokomórkowiec to oznacza, że ona sama ma wszystko w sobie potrzebne do przeżycia, do rozmnażania się i tak dalej. Więc jeżeli taka komórka, która ma w sobie wszystko i ona nie potrzebuje nic innego z zewnątrz. Oczywiście, żeby się rozmnażać i tak dalej, ona rośnie w środowisku wodnym. Ta woda musi być czysta, w której rośnie taka chlorella. Jej główną funkcją jest oczyszczanie środowiska wodnego z toksyn. Więc jeżeli taka chlorella rośnie w jeziorze, odławiana jest z jeziora, to ona jest full toxic, dlatego że ona oczyściła wcześniej środowisko wodne, w jakim żyła, czyli właśnie to jezioro. Więc jeżeli kupujemy chlorelę i jest reklama, że jest naturalna chlorella w naturalnym środowisku hodowana czy uprawiana i z jeziora, no to już możemy wiedzieć, że ona po prostu jest zatruta. Zresztą niedawno zamknęli 4 firmy w Polsce, które właśnie miały zatrutą chlorellę, czyli tam była rtęć, tam był kadm i musieli po prostu zamknąć te firmy. Także tutaj bardzo ważne jest to, dlatego że chlorella może być niebezpieczna w pewnym względzie, z tego względu, że jeżeli ona zawiera w sobie toksyny, które po prostu wchłania w swoją błonę białkową, a my spożyjemy taką chlorellę, to może się okazać, że ona w nas wypuści po prostu te toksyny w organizmie i po prostu się zatrujemy. Ja miałam taką znajomą, która miała swój sklep ze zdrową żywnością i mówiła do mnie, Anka, ta twoja chlorella to jest taka droga, a ja sobie kupię swoją tanią, no i 3 dni później wylądowała w szpitalu z zatruciem rtęcią po tej chlorelli. Więc jakby tutaj trzeba bardzo uważać, bardzo ważne, nie kupujmy tego w internecie. To znaczy, akurat tego, co ja tutaj mam, nie da się kupić w internecie, natomiast są różnego rodzaju podróbki i są też właśnie, jeżeli chodzi o sok z trawy, natomiast jeżeli chodzi o chlorelę, to jest mnóstwo firm, które sprzedaje chlorelę, tylko kwestia jest taka, czy ta chlorela jest czysta. Ona musi mieć certyfikaty na czystość od metali ciężkich, od kadmu, ołowiu, rtęci, to jest minimum. I trzeba wiedzieć dokładnie, jak ta chlorella jest hodowana. W ogóle jak odróżnić i co w ogóle jeszcze jako tak dietetyk kliniczny, też powiedz mi, na co w ogóle jeszcze zwrócić uwagę, żeby żyć właśnie długo i zdrowo, bo powiedzieliśmy o 2 składnikach, ale w ogóle, nie wiem, jakaś higiena życia i tak dalej, co byś mogła polecić, szczególnie dużo oglądasz przedsiębiorców, co jest, rozumiem, że są fajne rzeczy, fajnie, że o tym powiedzieliśmy, no bo mówimy tu, nie mówimy o tym, że mamy leczyć i to jest panaceum, tylko że wzmacnianie organizmu, nie? I jak możemy dbać o organizm, no to ja mówię, cały czas się zgadzam, że to jest najlepsza inwestycja, ale ty jakby z doświadczenia, czy jest jeszcze coś, o czym moglibyśmy powiedzieć, że warto dbać o, no, o nas samych? No właśnie o to chodzi. Człowiek zdrowy ma 1 000 000 marzeń, a człowiek chory ma tylko jedno marzenie,
żeby być zdrowym. I teraz, jeżeli jesteśmy zdrowi, na zdrowiu wszystko się opiera. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to wtedy możemy wszystko. Możemy mieć biznes, jaki chcemy. Możemy mieć partnera, jakiego chcemy. Możemy mieć dom, możemy po prostu wszystko. Jak jesteśmy chorzy, to po prostu leżymy i myślimy o tym, że wszystko byśmy oddali za to, żebyśmy mogli być zdrowi. I jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, tak jak ja jestem przedsiębiorcą, pracuję z ludźmi, pracuję dla ludzi, pomagam ludziom. To jest wydatkowany nie tylko mój czas, ale też cała energia moja, uwaga dla tej osoby, troska o tą osobę. Więc jeżeli my dajemy siebie, nie możemy dawać czegoś, czego nie mamy. Ja nie mogłabym mówić o zdrowiu, jeżeli bym tego zdrowia nie miała. Więc nie możemy też się dzielić czymś, czego my nie mamy. I jeżeli chcemy pomagać innym ludziom, jeżeli chcemy robić biznes, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to musimy być zdrowi. A żebyśmy byli zdrowi, to musimy być oczyszczeni z toksyn i odżywieni właśnie żywymi enzymami, mikroelementami, makroelementami. To, co jest potrzebne do naszych komórek. I wtedy możemy naprawdę wszystko, bo mamy siłę i moc. Teraz jest taki czas, że ludzie budzą się bez energii. Po prostu układam się spać bez energii i budzą się bez energii. Śpią, a sen powinien nam dawać relaks i powinien nam dawać odnowienie, całkowite odnowienie, takie odrodzenie naszego ciała, tak? I powinniśmy się budzić pełni energii, pełni radości, wstawać do nowego dnia, a w ogóle to wstawać razem z kurami w ogóle, czyli gdzieś koło godziny 5 rano, w zależności od pory roku. Jest moda przy przedsiębiorcach, że właśnie pobudka 4:55 czy 5 rzeczywiście idzie. Ale powiem Ci tak, że ja tak wstaję o 4:30, dlatego że to są dwie rzeczy. A które chodzi spać? No około 22-23, w zależności od tego, gdzie jestem i co robię, bo bardzo często jestem poza domem, ale jak jestem w domu, no to faktycznie ten relaks jest dla mnie taki ważny. Kąpać się w soli. Bardzo ważne. Albo to będzie sól kłodawska, albo tagoszka sól, albo sól ja z Wieliczki. Kupuję sól z Wieliczki, dlatego że jestem z Wieliczki, ale też wspieram przedsiębiorców polskich również, bo to jest przede wszystkim dlatego, że powinniśmy naszą gospodarkę polską wspierać. Przede wszystkim. Więc jakby tutaj kąpać się soli, my jesteśmy wtedy oczyszczani, bo sól oczyszcza organizm bardzo mocno. No i odżywiać się czystym pożywieniem. Ja wstaję radosna rano, mam energię, nie choruję, mam bardzo mocny układ odpornościowy, dlatego że nasze ciała mają funkcję samoleczenia. My nie potrzebujemy chodzić do lekarzy, nie potrzebujemy. I to jest właśnie następna oszczędność. Oszczędzanie na wizytach u lekarza. Oszczędzanie na wizytach w aptece. Przecież wiesz o tym, że mamy teraz lekarstwa na wszystko. Osobne dla mężczyzn, osobne dla kobiet, na każdą partię ciała, na każdą dolegliwość, na wszystko. Są ludzie, którzy po prostu kolekcjonują lekarstwa, kolekcjonują kolorowe witaminy, kolekcjonują to wszystko i przychodzisz do nich, oni mają takie wielkie kosze lekarstw. To jest niepotrzebne. Już nie będzie dzisiaj NFZ w Polsce i tak dalej jest taki, że do lekarza się większość nie dostaniemy. Musisz mieć albo znajomości, albo mieć duże pieniądze i naprawdę nie jest tak łatwo, jak tak ktoś powiedział, że jak jeszcze lekarz rodzinny, okej, ale jak się coś dzieje, no to jest naprawdę dzisiaj ciężko, jeśli chodzi o w ogóle cały system leczenia w Polsce w ogóle. Tak, i dlatego wzrosła teraz świadomość ludzi i przez te dwa lata, ktoś by mógł powiedzieć, jakie straszne dwa lata, ale tak naprawdę ja nie patrzę na to, że one były straszne te dwa lata. Od 2020 roku, od marca, nagle stało się coś, co zmusiło ludzi do tego, żeby nagle zwrócili uwagę na swoje zdrowie. Nie to, że oni zachorują i pójdą do lekarza i tam dostaną pomoc, tylko żeby pomyśleli o tym wcześniej, zanim zachorują. Albo żeby gdzieś zwrócili swoje kroki w takie miejsca, w którym wiedzą oni, ludzie wiedzą o tym, że teraz muszą sami o siebie zadbać. Tak jak mówisz, są za długie terminy, żeby dożyć do tego czasu, do tego terminu. Ostatnio rozmawiałam z kolegą i on mówi, że do kardiologa 2032 rok, żeby się dostać. A 2032, przypominam, mamy 2022. Więc 10 lat czekania na wizytę u lekarza to super, dlatego że to nas zmusi do tego, żebyśmy się sami zajęli swoim zdrowiem wcześniej. Po prostu. Moja mama mówiła, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobra, ale powiedz mi, bo dzisiaj też się trochę mówi, że bogaci ludzie to są ci, co nie, że mają pieniądze, tylko ci, co mają czas, że dzisiaj no naprawdę pracujemy bardzo dużo, prezesi firm i tak dalej, właściciele firm często pracują po 24 godziny, nie mają czasu na nic. I moje pytanie jest właśnie, czy masz jakąś receptę, jak zrobić, żeby właśnie mieć jakiś ten balans, bo jednak no musimy zarabiać, musimy mieć pieniądze, ale żeby no mieć ten czas na siebie, na rodzinę, na dzieci, bo dzisiaj no jest z tym różnie. Czas jest pojęciem względnym. Zakochani znajdą czas na wszystko.
I jeżeli na to popatrzysz w ten sposób, to chociażbyś, nie wiem, jak nie mał czasu, ale jak jesteś zakochany, to zawsze znajdziesz dla tej kochanej osoby czas. I to jest tak samo z pracą i tak samo jest ze zdrowiem. Jeżeli pracujemy w pasji, to znaczy, jeżeli kochamy to, co robimy, to nie przepracujemy ani jednego dnia. Ja na przykład, ja można powiedzieć w starej nomenklaturze, pracuję po 12 godzin dziennie. Ale ja w ogóle tego nie czuję, nie odczuwam jako pracę. To mnie w ogóle nie męczy, to mnie po prostu cieszy. I teraz, jeżeli cieszy Cię praca i to, co robisz, to nie jesteś sfrustrowany, nie chorujesz, dlatego że nie masz ciężkich myśli. Jeżeli ta praca przynosi skutek uboczny, tak jak w przypadku moim, skutkiem ubocznym są pieniądze. I to jest naprawdę skutek uboczny tego, co ja robię. Jeżeli tak będziemy traktować pracę, jeżeli ta praca będzie nam przynosić radość, to pieniądze przyjdą za tym. Dlatego, że jeżeli my gonimy za pieniędzmi, wiesz jak to jest, jak gonisz za czymś, to to coś ucieka, tak? A my nie mamy gonić za pieniędzmi. Mamy robić wszystko, żeby te pieniądze do nas przychodziły bez jakiegoś specjalnego wysiłku. Dlatego ci, którzy robią coś, czego nie lubią robić i pracują i nienawidzą swojej pracy, powinni absolutnie natychmiast tą pracę zmienić. Ja wiem, bo już się odzywały takie głosy, dobrze, ale jak to zmienić? Ja 20 lat to robię, nie umiem robić nic innego. Wcale nie. Trzeba zobaczyć, jakie mamy talenty. Trzeba zobaczyć, w czym mamy pasję. Trzeba zobaczyć może, co było w naszym dzieciństwie. Jak, co chcieliśmy, kiedy byliśmy mali. A może po prostu całkowicie zwariować, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. I po prostu postawić na jedną kartę i zacząć robić to, co przynosi nam radość. I uwierz mi, że naprawdę to działa. I chyba coraz większa świadomość, że ludzie rzeczywiście tak widzą, że rzeczywiście nie ta praca, tylko coś dla siebie i dla innych. Tak? Coraz więcej jest takich ludzi. A teraz co nas z tego uwolniło, z tego takiego zaklętego koła chodzenia do pracy, właśnie uwolniło nas te 2 lata. Bo jeżeli okazało się, że ludzie mogą pracować zdalnie, czyli więcej czasu spędzali w domu, dzieci nie chodziły do szkoły, czyli więcej czasu spędzały w domu, więc te rodziny więcej czasu spędzały razem w domu. Ile oczywiście było rozwodów? Więcej rozwodów było przez to, bo się okazało, że ci ludzie do siebie może nie pasują. Natomiast okazało się, że ci ludzie zrobili swoje, ale mieli ten czas na to, żeby właśnie ugotować dzieciakom obiad, a nie wysłać je gdzieś do stołówki, na której nie wiadomo, co jest podawane do jedzenia. Żeby może ten czas spędzić bardziej w naturze, chociaż było zabronione iść do lasu, w ogóle jakaś paranoja, ale to będę moim prawnukom opowiadać. Ale było więcej jakby takiego też spokoju. Zobacz, ile czasu zaoszczędzone na staniu w korkach. Jak ja jadę do Krakowa z mojej wsi zabitej dechami, jadę do Krakowa i ja w Krakowie spędzam na pokonaniu odcinka 20 km, spędzam 2 godziny, no to jest w ogóle jakaś paranoja, to jest stracony czas. Więc jeżeli mówimy o zaoszczędzaniu czasu, to nie stoimy w korkach, to nie musimy pracować w danym miejscu, chyba że ktoś musi, naprawdę, bo jest na przykład stomatologiem, tak? No to faktycznie trudno jest online, chociaż już wszystko robią online. No, może być tak, lekarz ci powie, proszę założyć sobie tutaj lekarstwo. No właśnie. Tyle, i będą jakieś przenośne wiertła. Natomiast faktycznie, jeżeli muszą, to muszą. Ale jeżeli nie musimy, zwłaszcza przedsiębiorcy. Uwierz mi, bo jestem przedsiębiorcą od tylu lat. Przedsiębiorcy znajdą na to możliwości, żeby właśnie ten czas zaoszczędzić, bo dobrze wiedzą o tym, jak ważny jest czas i jak jest cenny, bo nie da się kupić czasu, po prostu się nie da. Chociaż był taki film, pamiętam, że kupowali sobie minuty, tak? A powiedz mi jeszcze o stresy w ogóle, bo wyglądasz naprawdę na wyluzowaną, uśmiechniętą, nie wiem, nie wyobrażam sobie, że ty w ogóle możesz się zdenerwować i tak dalej, mieć minę. Mogę. Pokaż tą minę, nie uwierzę. Mogę się zdenerwować. Są takie osobniki w ogóle na świecie, które po prostu potrafią zdenerwować faktycznie. Natomiast ten stres przechodzimy zupełnie inaczej. Dlatego, że ludzie... Jak go ogarnąć w ogóle? Co byś poradził? Bo wiadomo, że ludzie mają problemy. Ja też mam różnego rodzaju problemy. Tylko ja nie mam reakcji na te problemy w taki sam sposób. Czyli po prostu, jeżeli jest problem, to u mnie w tej chwili nie ma stanu stresowego, takiego, który mi podnosi ciśnienie, zakwasza organizm i tak dalej. Bo wiesz o tym, że w bardzo zakwaszonym organizmie tworzą się nowe twory. Czyli po prostu komórki, które nie są dla nas dobre. Zresztą o nowotworach możemy porozmawiać w kontekście odrobaczania, więc za chwilę pewnie może ten temat jeszcze poruszymy. Natomiast co jest? Reakcja na stres, to znaczy na problem. Nie jest stresowa.
W związku z tym, okej, jest problem, no to trzeba się na spokojnie zastanowić, jak go rozwiązać. No zgadzam się z Tobą. Jeszcze powiedziałaś sama, że o tych pasożytach i tak dalej. Chciałem do tego nawiązać, bo był jeden gość i różni, wiadomo, widzowie dużo tematów nie wie, że to jest też jakieś tam szarlataństwo i inne rzeczy, ale chciałem też zapytać w ogóle właśnie, jak naturalne właśnie zioła i tak dalej mogą pomóc. I czy rzeczywiście my jako ludzie mamy pasożyty, mi się kojarzy bardziej z małymi dziećmi, że były jakieś, nie wiem, owsiki powiedzmy i dostawało się coś na to, nie? I rzeczywiście to jest jakiś problem w naszym organizmie i ja na przykład sam nieraz wiem, że jestem uzależniony od słodyczy, nie? I też wiem, że to nie jest dobre. Właśnie, no to jest bardzo ważny temat. Dlatego on jest specjalnie chowany pod dywan, zamiatany pod dywan, chowany gdzieś. Lekarze o tym nie mówią, a nawet okazuje się, że pewne lekarstwa, które są antypasożytnicze, są na receptę, a lekarze nie chcą ich wypisywać. Więc jakby tutaj mówisz o tym, że dzieci mają owsiki, ale skąd te dzieci mają te owsiki? I dlaczego dzieci mogą mieć pasożyty, a dorośli już nie? Bo nam się nie mieści w głowie, że my możemy mieć jakieś pasożyty w naszym ciele, jakieś robaki, jakieś glisty, jakieś chodzące coś, że to możemy mieć w naszym ciele. Ale jeżeli przypatrzymy się ze zdrowego rozsądku, tylko z takiego, wiesz, logicznego myślenia, pasożyty są z nami od zawsze, od milionów lat i zostaną, i one przeżyją nas wszystkich. Tylko jest taka rzecz, one będą w naszym ciele, tak samo jak grzyby, tak samo jak bakterie i tak dalej, wirusy, natomiast nie mogą przerosnąć. Czyli musimy zrobić depopulację naszych pasożytów i one niektóre są nam potrzebne, tak jak na przykład bez pewnego wirusa nie wytworzy się łożysko w ciele kobiety. Więc jakby bakterie, mamy dobre bakterie, mamy te superbakterie, które są złymi bakteriami, które powodują różne choroby. Więc wierzymy w choroby bakteryjne, na to bierzemy antybiotyki, ale nie wierzymy w bakterie, że mamy coś takiego w sobie, bo to jest takie ble. Albo widzimy, jak pasożyty wychodzą. No, dlaczego? No, dzieci mają te owsiki, oczywiście. Teraz coraz mniej ludzi, coraz więcej jest ludzi świadomych, coraz mniej ludzi jakby zwraca uwagę może na to, bo wiem, o co Ci chodzi, bo jak byłam mała, pamiętam, w przedszkolu myśmy mieli odrobaczanie dwa razy w roku. I to wszystko jedno, czy dzieci miały owsiki, czy nie miały, to po prostu było odrobaczanie dwa razy w roku. I moja babcia tak samo nas odrobaczała i tak samo moja mama. I ja później o tym jakby zapomniałam. To jakby zniknęło z przestrzeni. I nagle się okazało, że faktycznie te pasożyty powodują różnego rodzaju choroby. I 90% chorób jest badane, że pochodzi z działalności pasożytów, z ich przerostu. Pasożyty przede wszystkim co robią? To wydzielają toksyny. One oczywiście w nas się rodzą, w nas umierają i zostawiają no, po sobie ślad, tak? Czyli po prostu zdechnięte są w nas, no co tu dużo mówić. I teraz nasz organizm ma funkcję samoczyszczenia, więc on jest w stanie się oczyścić z tych pasożytów, ale nie zawsze i nie każdy narząd. I jeżeli pasożyty wejdą w jakiś uchyłek, wejdą w jakiś narząd i tam się przykleją, jak na przykład przywra, albo na przykład lamblie, albo jakieś inne pasożyty, to nasz organizm ma trudności w usunięciu ich. I do tego jest potrzebne coś jeszcze. Więc albo jest to węgiel aktywny, albo jest to między innymi chlorella. Która to chlorella, ona, ponieważ ta akurat ma zdezintegrowaną błonę białkową, co jest bardzo ważne, i ona w tą błonę białkową wchłania pozostałości po pasożytach i pasożyty, jajeczka i tak dalej, i ona po prostu usuwa drogą wiadomą do ubikacji. I wiem, że to jest jakieś obrzydliwe. Nie, ja dzisiaj aż mimo sporo natłoku wiedzy, bo to jest naprawdę dawno nie rozmawiać mi, nie, bardzo fajnie i bardzo potrzebne też porozmawiać o tym zdrowiu, bo mówię, zapominamy często goniąc, nie? I to jest takie fajnie, że dzisiaj się możemy tym zatrzymać i porozmawiać. Ale prawie kończąc, bo już mamy chyba ponad godzinę, rozmawiamy jeszcze, chciałem Ciebie zapytać dwie rzeczy. Pierwsze może trochę też czysto biznesowo. Jak przez tyle lat, jak jesteś, czy Ty w ogóle, w co Ty inwestujesz pieniądze w ogóle, jeśli są tą wypadkową, tak? Czy jest coś od strony przedsiębiorca, czy masz coś w głowie, co warto według Ciebie i z Twojego doświadczenia? Przede wszystkim pieniądze są skutkiem ubocznym, który do mnie przychodzi, a jeżeli przychodzi, no to ponieważ, tak jak już wspomniałam, moje dzieciństwo nie było jakieś różowe i nie wyrzucaliśmy pieniędzy przez okno, to jestem nauczona oszczędzać. Ale nie przesadnie oszczędzać. Bo jest też takie powiedzenie, że bieda jest w głowie i bieda jest dziedziczna. Na szczęście tylko jedno pokolenie, bo moja mama była bardzo biedna, bo ona była bardzo niesforna. Ona była takim dzikusem, ona się nie chciała poddać systemowi. Ale jej mama i tata z kolei, oni byli bardzo bogaci. Więc jakby, ale niestety wydziedziczyli moją mamę z wszystkiego, ponieważ ona nie chciała... W czasach komunistycznych, kiedy kazali jej założyć czerwony krawat,
To ona wzięła ten krawat, poszła do dyrektora i pocięła krawat na kawałki i powiedziała, że nigdy w życiu nie założy tego komunistycznego krawatu. Czyli niezłe ziółko. Moja mama była bardzo, bardzo, tak, bardzo naprawdę takim człowiekiem, no jeszcze baran Aleksandra w ogóle, więc już w ogóle takie połączenie. No i coś tam mi zostało z tego, no, ale nie dużo, tak, nie takie hardkorowe. A pewne, na przykład się nie zgadzam na sprawiedliwość, na brak etyki, ten biznes musi być etyczny. I naprawdę, jeżeli mamy etyczny biznes, jeżeli robimy to, co lubimy, to, co kochamy, jeżeli nie szkodzimy przy tym ludziom, jeżeli nie oszukujemy, nie okłamujemy, to te pieniądze przyjdą. A jak one przychodzą, to można je zainwestować w różne rzeczy. Wiadomo, że w zdrowie, wiadomo, że w rodzinę. Nie inwestuję w samochód, bo to nie jest inwestycja, tylko strata kasy, więc w ogóle żadne samochody, takie rzeczy. Chyba, że ktoś się zna i stare samochody, bo to też jest... Samochody, faktycznie, ale to widzisz, znowu jest pasja, tak? Więc to jest zupełnie coś innego, bo to jest inwestycja w pasję. Natomiast tutaj faktycznie ja moje pieniądze inwestuję w ziemię, inwestuję w złoto. I inwestuje w coś, co może zostać. Wiadomo, że na złocie się będzie opierało. Zresztą wszystko powinno, nie powinno być fiatów, tak? Nazwijmy to tak. Powinno po prostu być wszystko poparte na złotem i oparte na złocie, czy na srebrze, czyli po prostu na tych kruszcach, które są niezwykle cenne. Więc ja tak naprawdę inwestuję w coś, co nie jest cyferką na koncie, tylko jest czymś namacalnym. Ja wsadzam pieniądze w ziemię. To nie znaczy, że zakopuję do ziemi pieniądze, chociaż miałam już taką myśl, a potem sobie myślę, a potem zapomnę, dostanę jakąś amnezję i zapomnę, gdzie zakopałam, to co, będę musiała mapkę zrobić dla moich dzieci, tak żeby odkopały. No i w siebie. W siebie. W moją wiedzę, rozwijam się. Napisałam właśnie tą książkę Przebudzenie do zdrowia. To jest jedno z pytań. Czy jest jakaś książka, którą poleciłabyś naszym widzom? Rozumiem, że pierwsze rzeczy są twojej, ale... Nie, pierwsze poleciłabym Rozmowy z Bogiem. Okay. No i wiecie, bo wiesz jak to jest, nie? Są dwie dziedziny naszego życia. Jest dziedzina materialna, dziedzina fizyczna, w której jesteśmy. I z niej nie jesteśmy w stanie w tej chwili się wyprowadzić, tak? Po prostu żyjemy tutaj, mamy biznesy, mamy rodziny, musimy jeść, musimy żyć. I druga przestrzeń, gdzie to są nasze myśli i nasze życie tak naprawdę duchowe, czyli po prostu coś, co nam pozwala też żyć w tej pierwszej przestrzeni. Jedno z drugim musi w równowadze być. Tak samo jak równowaga zasadowo-kwasowa w naszym organizmie. Nie możemy być ani za bardzo zakwaszeni, ani nie możemy mieć zasadowicy. Musi wszystko być w równowadze. Dlatego właśnie ja się zajmuję moim życiem normalnym, takim fizycznym, ale też właśnie napisałam tą książkę Przebudzenie do zdrowia, wysokowibracyjne pożywienie, ponieważ pożywienie powinno być wysokowibracyjne, tak samo jak my. I wszystko to, czym się otaczamy, powinno mieć wyższe wibracje niż niższe. Czyli muzyka, jakiej słuchamy, ludzie, wśród których przebywamy. Tutaj na przykład chlorela ma też dodatkową funkcję. Oprócz usuwania toksyn z naszego ciała, usuwa też toksyny z naszego otoczenia. No i tą książkę napisałam, to jest przewodnik po tym czystym pożywieniu. I faktycznie te kilka tysięcy osób, które już piją i jedzą zielonki, zrobiłam to dla nich tak naprawdę, bo nie da się zarobić na książce, umówmy się, ale taka jest prawda, nie da się zarobić na książce. Bo wydanie książki jest tak drogie, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Ale, i tam jakaś promocja czy coś tam, dlatego nie można tego kupić w jakichś empikach, nie można tej książki kupić nigdzie, można napisać do mnie maila. Ja myślę, że ten mail podamy pod programem. Tak. I jakiś tam namiar do mnie podamy pod programem. Pani, czy się odciągniesz od telefonów, będziesz niedostępna przez 24 na dobę, ale okej. Nie no, mam nadzieję, że bierzcie i ja zawsze tak mówię, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, bierzcie i pijcie z tego wszyscy, ale też książkę warto przeczytać, bo tutaj jest nie tylko o żywym pożywieniu, chociaż bardzo dużo są badania naukowe, są doświadczenia ludzi. Tutaj są nawet zdjęcia, jak ludzie wyleczyli się z łuszczycy, słuchajcie. Są, nie wiem, czy to widać, ale faktycznie są zdjęcia. Tak, no polecamy, przed i po. No właśnie. I tutaj jest... Są nawet przepisy, jak stosować zieloną żywność dla dzieciaków na przykład, bo to smak, zaraz sobie spróbujesz, jaki ten smak tu jest. Natomiast są wszystkie skutki uboczne opisane, co może nam się dziać po tej zielonej żywności, kiedy się oczyszczamy. I też, żeby chyba mądrze to jeść i nie przesadzać, nie? Bo to jest też ważne, żeby pod jakimś okiem, więc bardzo się cieszę. I dlatego właśnie mówię, żeby nie kupować tego w internecie, ponieważ u nas opieka jest po pierwsze gratisowa, a po drugie, trzeba mieć swojego opiekuna, dlatego że do każdej dolegliwości dobieramy inną dawkę chlorelli.
I chociaż to nie jest dawkowanie, bo to nie jest lekarstwo, tylko to jest pożywienie, to porcjowanie tego, i zwłaszcza chloreli, musi być ustalone do odpowiedniego stanu zdrowia. I dlatego nie kupujemy tego w internecie. Okej. Okay. Aniu, kończąc, ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym widzom? Wiem, że pewnie i czuję też niedosyt, że moglibyśmy 10 godzin rozmawiać. Myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja, ale czy jest coś, co chciałabyś przekazać widzom, kończąc naszą rozmowę? Tak. Bardzo często jest tak, że ludzie się mnie pytają albo mówią do mnie tak: Anka, no ale wiesz, w końcu na coś trzeba umrzeć. Ja mówię, no tak, ale ja bym chciała umrzeć w zdrowiu ze starości. Oby tak, i tego życzmy sobie naszym widzom. Dbajcie o zdrowie. Bardzo się cieszę, Aniu, że mogliśmy się spotkać, że mogłem Cię poznać, bo jesteś wulkanem energii. Chciałbym mieć tą energię, ale już wiem, jak to zrobić, więc będziemy testować. Bardzo Ci dziękuję, życzę dalszych sukcesów i cieszę się, że są takie osoby, które dbają o nasze zdrowie, więc wszystkiego bardzo dobrego dziękuję. Dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wzajemnie.